Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, uważaj, dzisiaj jedziemy, zaczynamy tego vloga od wyjazdu na badania. Słuchajcie, od trzech, teraz już dzisiaj czterech dni na maksa boli mnie głowa, ale to tak, że nie działają też tabletki przeciwbólowe, no ciężko mi jest po prostu funkcjonować, skupić się i tak dalej. Może ktoś z Was miał coś takiego, to może się wypowiedzieć w komentarzu. Słuchajcie, boli mnie cała prawa półkula, dosłownie, szczególnie z tyłu, gdzieś w okolicach potylicy i promieniuje do przodu. Nie wiem, co to jest, bo szczerze mówiąc, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam. Ja też nigdy nie miałam migreny, więc nie wiem, jak bolą te bóle migrenowe. Wiem, że to jest nic przyjemnego i jest to bardzo uciążliwe, natomiast nie wiem, czy to jest właśnie to. No i aktualnie jedziemy na badania. Wczoraj dzwoniłam do lekarza, dostaliśmy skierowanie, też przy okazji zrobię badania tarczycowe, więc to jest taki, wiecie, pstryczek, żebym w końcu ruszyła tyłek na te badania, bo już mówię o tym długi czas i jakoś się nie złożyło. W tamtym tygodniu byliśmy profilaktycznie na USG brzucha. Warto coś takiego robić. Robiliśmy ja i Krzyś, przy okazji zrobiłam też USG tarczycy. Także tutaj odnośnie tej tarczycy to wrócę, bo jak wiecie, miałam problemy z tarczycą, ale do tego tematu nawiążę trochę później, też jak będę widziała, jak wyglądają aktualne badania. No i co? Mam nadzieję, że to jest po prostu ból migrenowy i nic więcej się nie dzieje i będę musiała to po prostu przegryźć, przeżyć i tyle. Tak, ruszał tatuś autem. Dziury były, wiesz? Na drodze. No i co? Trzymajcie kciuki. Będę wdzięczna, bo trochę się martwię. Nie ukrywam, że się nie martwię, bo gdzieś tam siedzi, nie? No, to jedziemy i się kłóci. A tak, by the way, wróciłam do mojego ciążowego bidonu. Słuchajcie, byliśmy ostatnio u Leroy'a i zauważyłam, że sobie stoi. Coś się nie, no biorę, retrospekcja tamtego czasu. Ja wszędzie chodziłam z tym bidonem, w ogóle z niego się super pije. Jakoś przedbałam, no po prostu piłam wodę bezpośrednio z kranu, ale jednak fajnie jest mieć taki bidon pod ręką. On jest też taki bardzo poręczny, bo miałam tą wielką butelkę, ale Mikołaj mi ją połamał, bo pewnie będą o nią pytania. Taką, wiecie, na 2 litry, co ile pić i tak dalej. Ona się super sprawdzała do czasu, jak uchwyt dobrze funkcjonował, bo jednak nosić w ten sposób butelkę dwulitrową było dość ciężko, ale Mikołaj skutecznie rozprawił się z uchwytem na górze, no i wróciłam aktualnie do tej. Bardzo się cieszę. Takie małe rzeczy, ale cieszą. Wyszliśmy z pobierania i wybieramy kamienie, ale tutaj znawcą kamieni jest Mikołaj. Taki lubisz? A te, Mikołaj? Takie? Zobacz. No, on brudzi. A ten, Miki? Tak czy nie? No, teraz tak. Chwilę temu był ble. Ale ciekawie on wygląda, nie? Tylko mi się bardziej podoba biały. On tworzy taką czystość, więc ja bym była za białym. No, nie możemy wziąć tego kamienia. Nie możemy wziąć tego kamienia, bo to już jest pół worka kamieni, kochanie. Trzeba odłożyć. Ale zdecydowanie te dwa wyglądają najładniej. Które? Te białe. Tamte albo te. Te brudzą strasznie na biało. Te białe? No, no. Ale one się w końcu wypukają, nie? Myślisz, że są malowane? No, są malowane? Malowane kamienie. Co ty gadasz? Malują kamienie, no. Gdzie to byłeś? Co? Gdzie? O, fucking shit, wielki. Mi się wydaje, że żywy. Nie wygląda na martwego. Chyba się wygrzeba. Chyba tak. Ruszam. Ojej, patrz się. Olbrzymi jest. Ogromny. Matko, myślę, że to jest nieżywy. Straszne. No to ściągaj. I tu mamy boli. Tu mamy boli. Ach. Już nie ma. Zobaczę. No, chcesz zobaczyć? Możesz mi dać buziaka. Przychodzę do Was tutaj z pewnym tematem. Otóż chodzi o perfumy. Na Instagramie dodawałam Wam rolkę, gdzie porównywałam tanie versus drogie. Test wyszedł po prostu
Niewiarygodnie. I ja ten test już robiłam dla własnego doświadczenia kilka razy wcześniej. I za każdym razem wynik był ten sam. Otóż testowałam i w Saint Laurent Libre. Tutaj mamy te piękne, bardzo hitowe perfumy. By the way, moje ukochane perfumy. Oraz paryskie perfumy numer 12, czyli inspiracja właśnie nimi. To jest jakby tańszy odpowiednik tych perfum. Jakie jest moje zdziwienie, że pachną identycznie, z tym, że te mają o wiele większą intensywność zapachu w porównaniu do tych. Jeżeli chodzi o intensywność, one powinny się wymienić cenami. O, w ten sposób. Natomiast druga sprawa jest taka, że te perfumy w pojemności, a ja tutaj mam 30 ml i płaciłam jakieś 350 zł za nie, natomiast w pojemności 90 ml w cenie regularnej kosztują między 700 a 800 zł. Te w pojemności 104 ml, czyli o 15 ml więcej niż te maksymalne pojemności, kosztują 50 zł z moim kodem rabatowym FAMILY30. Normalnie w cenie regularnej 70 zł, ale wykorzystując ten kod rabatowy możecie sobie zrabatować całe zakupy o 30%. Czy warto po prostu przepłacać dla fikuśnego flakonika? No nie. Nosimy perfumy, nosimy zapach na sobie, a nie flakonik. Gdybym generalnie miała sobie flakonik przywiesić, no to wiecie, to wtedy można by było deliberować. Jeżeli chodzi o trwałość, super. Bez problemu utrzymują się bardzo, bardzo długo i ja psikając jedną stronę właśnie tymi perfumami, drugą stronę tymi perfumami, nosząc je przez cały dzień, nie zauważyłam zupełnie różnicy, jeżeli chodzi o intensywność w ciągu dnia, że wiecie, że na przykład te wyparowały o wiele szybciej niż te. Nie, zupełnie nic takiego się nie stało. Kupując tego typu perfumy, płacicie za to, co jest generalnie w środku, po prostu. I dlatego one są o wiele tańsze. Nie płacicie za markę, jak wiemy, marka winduje ceny maksymalnie, ile może, ze względu na swoją rozpoznawalność i ze względu na to, że po prostu może, nie? Bo niektórzy i tak kupią, prawda? No prawda. Polecam się. Ale stwierdziłam, że skoro mówię Wam o perfumach, ja muszę mieć też oryginały, żeby wiedzieć, jak to wygląda i nie być gołosłowna. Aktualnie dzięki takim zamiennikom możecie mieć perfumy na każdą porę dnia, na każdą uroczystość albo okazję, na każdą porę roku możecie żonglować tymi perfumami jak tylko chcecie. One są mega wydajne i jak dla mnie też ten flakonik jest niczego sobie i wygląda bardzo dobrze. I teraz jeszcze ważna rzecz. Paryskie perfumy możemy kupić w trzech pojemnościach. Tu mamy 104 ml, kolejna pojemność to 50 ml. I trzecia pojemność to 30 ml. I ta pojemność idealnie mieści się po prostu w torebce. Bierzecie, wkładacie, zabieracie ze sobą, one są leciutkie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o porównanie. I oczywiście mamy również... O, mały włos mi spadł. Oczywiście mamy również tutaj perfumy dla mężczyzn i one są po prostu z ciemniejszą naklejką. Występują w tych samych pojemnościach i akurat tutaj pokazuję Wam dwa nasze ulubione zapachy, czyli dla Krzysia inspiracja od Savage, tego co Johnny Depp go tam pokazuje, wiecie, kojarzycie te ciemne kolory, brudka, piraci z Karaibów, te sprawy, ale on wygląda bardzo ładnie, więc tutaj mamy wypisz, wymaluj ten zapach, numerek 73 i moja ukochana numer 12, czyli Yves Saint Laurent Libre. Nie ma za co. Korzystajcie z kodu rabatowego. Ja przetestowałam te perfumy jak mogłam najlepiej. Naprawdę psikałam się nimi bardzo długo, a zużycie jest, no jak widzicie tutaj, sięga mi tej etykiety. Więc są naprawdę bardzo, bardzo wydajne, co też cieszy. Tak by the way, to ja o tych perfumach słyszałam bardzo wiele i bardzo często. Pierwszy raz je zobaczyłam u mojej siostry na toaletce. Zwróciłam uwagę na flakon po prostu i bardzo wiele moich koleżanek mi o nich mówiło, więc cieszyłam się, że marka Paryskie Perfumy do mnie napisała i możemy nawiązać tą współpracę i pokazać Wam je tutaj i dać swoją też opinię. I nie ze wszystkimi zapachami trafiłam, ale to dlatego, że po prostu ja ich wcześniej nie wąchałam. Tak mi się podobało, bo one były takim fejmowym zapachem. Tutaj mam chyba My Way, a tu jest My Way Intense.
I jeszcze My Way całkiem fajnie, inspiracja, natomiast ta Intense zupełnie nie jest moim zapachem. No ale tak czasami się zdarza, no nie? Po prostu ja nie miałam pojęcia, jak one pachną i to nie są moje nuty zapachowe. Natomiast z Libre trafiłam w 100%, cieszę się, że Libre wzięłam taki wielki flakon, bo będzie mi bardzo, bardzo długo służył. Także chwała mi za to, no nie? Natomiast w sumie, może któraś z Was bardzo lubi te perfumy My Way Intense. Ja dodaję posta i rolkę i tam pod tą rolką któraś osoba zgarnie sobie te zapachy. I dorzucę jeszcze do tego jedne perfumy dla mężczyzn. Zapraszam. A teraz lecimy z dalszą częścią tego vloga i zapraszam Was na stronę do paryskich perfum. Tam również możecie kupić oryginały, natomiast kod FAMILY30 obejmuje tylko markę paryskie perfumy. Okej, ja się idę ogarnąć, pomalować i nagrywać drugą część samoopalacza z Action, ponieważ będzie film na kanale z testem takiego samoopalacza w żelu, który się pojawił. Jak wyjdzie, nie będę zdradzała rąbek tajemnicy, natomiast już mam pewne zdanie na jego temat wyrobione, a tymczasem idę się malować, suszyć włosy i ogarniać, ponieważ o 13 jedziemy z domu na randkę, Mikołaj jedzie do cioci, a my mamy dzień dla siebie i zaczniemy go od wypadu do Castora, my po jakiś tam Krzyś coś potrzebował, ale potem mamy zaplanowane kino. Byłabym zapomniała, słuchajcie, jeszcze do tego filmu dodaję Wam naklejki na pryszcze. Słuchajcie, ja ich używam już bardzo długo i to jest już niezliczę, które opakowanie. Jedyna lipa jest tego taka, że jak otwieracie, to mamy takie naklejki i jest bardzo dużo tych małych naklejeczek, a moje pryszcze zazwyczaj już są to duże. Więc według mnie powinny być same takie chmurki, żeby móc sobie to dopasować, natomiast bardzo fajnie to działa, żeby zniknąć sobie pryszcza. Czasami udaje się nawet w jedną noc, czasami potrzeba do tego dwóch nocy, ale jest to naprawdę super, super sprawa. Także to jest ode mnie polecajka. Nie mam tutaj tego jak przetestować, bo tu miałam takie, wiecie, małe jakieś dziobolce, tu sobie coś wypuczyłam. Jak sobie wypuczę, to też tutaj dodaję, ale już jest totalnie płaskie i gładkie, a było straszne. Jest sztos. Ja zazwyczaj biorę taką fioletową wersję, bo mam wrażenie, że te naklejki są nieco większe. Natomiast tutaj akurat były tylko niebieskie, więc niebieskie wzięłam. Randkę. Dojechaliśmy do Castoramy. Tak na poważnie to idziemy za chwilę do kina, natomiast jeszcze musimy wskoczyć do Castoramy po parę rzeczy. Stwierdziliśmy, że tak będzie szybciej zrobić to teraz przed, bez Mikiego. Miki został z ciocią, a my mamy chwilę relaksu. Wiecie, co jest najbardziej relaksujące, gdy zostawia się dziecko pod dobrą opieką i macie chwilę dla siebie, ten spokój i moment z brakiem odpowiedzialności. A dla Ciebie? Tak, brak odpowiedzialności. Tak, no, to już nie chodzi o to, że nie ma dziecka, tylko że na chwilę ta odpowiedzialność z Was schodzi i to daje Wam wypoczynek. Jestem ciekawa, co Wam daje taką chwilę wytchnienia i czy macie to samo uczucie, że chodzi o tą odpowiedzialność właśnie, czy może o coś zupełnie innego, to dajcie znać w komentarzu. To mniej. Dla mnie ta odpowiedzialność. Idziemy do Castora. Powiedzcie mi, po co było włosy układać, jak zaraz będę miała mokre, jakbym wyszła spod prysznica. Tak. Na Bahamach. Tak, ale ładne są te kwiaty tutaj. Kolor jest... To jest za śliskie na zewnątrz. Właśnie, ale do środka? Ręką przejedziesz. Ale do środka mi się... Ale ta nie zniszczy tego. Przejedź sobie potem ręką. Masz ciarki? Nie. Masz ciarki? Tak, że śliskie. Jest. Nie. Weźmy to. Masz inne? To też? O, te są ładniejsze. Nie pasują nam. Nie, są inne takie? Ale super, że takie coś zrobili. O, takie też widziałam, kochanie. Taką jedną potrzebuję płytkę. Ja mam... No i poszedł sobie.
Jesteśmy spóźnieni, jak zawsze. Matko, podskoczyliśmy do Castoramy, miało być tylko chwila i wrócimy. Mieliśmy 50 minut, żeby zjechać do Castoramy i wrócić do Gemini. Aktualnie już od 10 minut leci nasz film, na który mieliśmy iść. Dlatego wybraliśmy inny film. Tak. Tak trzeba reagować na problemy. Tak, i stwierdziliśmy, w sumie bardziej mi się podoba. I idziemy na Istoty Fantastyczne. Zastanawiamy się, czy Mikołajowi by się nie spodobał ten film, no ale w sumie najwyżej zobaczymy go i jak coś to pójdziemy drugi raz z Mikim. No, zobaczymy. Jak będzie chciał na przykład wyjść w połowie, to nam nie będzie szkoda. No właśnie, w tym rzecz. Korki są straszne na Bielsku. Zmieniliśmy sobie drogę z głównej na takie poboczne. Jedzie się o wiele szybciej, mogliśmy to zrobić o wiele szybciej. Wcześniej, no. I bylibyśmy pewnie na miejscu, gdybyśmy wcześniej skręcili, ale wierzyliśmy w tą drogę pierwszą. Tak, no ale są jakieś tam remonty, przebudowy, no i jak tu wszędzie. Już widzę Gemini. No tak, ja też, ale dużo osób pomyślało tak jak my. Ale dobrze jest, już widać. Możesz wyjść i zamówić bilety już. Jakby nie padało, to byś to był świetny pomysł, tak? Ha, 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 ha. Zapowiada się ten film super fajnie, także liczę na niego, bo już mi się humor poprawił, jak zobaczyłam zwiastun. No i już mówię ci, żeby się nie przejmować, że jak coś tu... No bo zabiera mojego męża dzisiaj do kina i dlatego to jest dla mnie stresujące. Dlatego walczyłem o to, żeby nie zrezygnować. No! Marta już chciała 3 razy zrezygnować. Aj tam, nie aż tak. Jak nie? No chciałam na kawę iść, której nie mogę pić. No właśnie, i musimy jeszcze skoczyć po wodę, no bo Koli się napije, herbaty Liptona się nie napije. To, aha, chciałam wziąć z domu wodę, ale nie chciało mi się już wracać, no i mam swój brak wody. Żebym ją wypiła w sumie. Taka na dobrą sprawę. Deszcz pada. Bardzo leje. Możesz wystawić buźkę. A, do tego zmierzasz, a kubeczek by się przydał, bo tak to będę miała, wiesz. Znając moje szczęście wszędzie, tylko nie na języku. Damy wam znać, jak ten film i czy warto iść. Wracamy po Mikołaja i tak jak obiecałam, tak powiemy, co sądzimy o tym filmie. Szybciutko polecimy, bez spoilerów. Bez spoilerów. Początek mnie znudził. Tak. W połowie zasnąłem. Ja też. Końcówka spoko. Tak. W pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy nie wyjść z kina, bo miałam trochę wrażenie, że marnuję czas. Jeszcze mieliśmy spalony popcorn. No tak, dostaliśmy spalony popcorn. I smutne to było bardzo, no. Ale nikomu się nie chciało iść tego reklamować. Po prostu zezaryliśmy spalony popcorn. Także wziął nas bardzo zwiastun, bo byliśmy bardzo mega nastawieni, że będzie super, bo zwiastun był super, ekstra. A jak się okazało, to były te... Właśnie tyle jest ciekawych rzeczy w tym dwugodzinnym filmie, co w tym trzyminutowym zwiastunie. Tak. Także no... Z małym dzieckiem wydaje mi się, że nie, chociaż jakieś tam dzieciaki były. Trochę się popłakałam na końcu, ale jestem taka bardzo płaczliwa. No, więc tak to, no, to sobie wygląda. Dobra. Idziemy po Mikiego. To będzie pojechał nas promycek. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami z samego rana. Mamy godzinę pół do szóstą. Wstałam o wiele wcześniej, bo dzisiaj jestem umówiona na wizytę u neurologa. Neurologa, tak. Jeżeli chodzi o stan rzeczy, to z początku filmu kontra teraz minęło kilka dni. Ból głowy nadal istnieje. Czasem lepiej, czasem gorzej, natomiast cały czas występuje i nadal mnie to gdzieś tam martwi. W międzyczasie zrobiłam wszystkie wyniki. Dobrze, że pani doktor napisała mi, że to jest na CITO, czyli bardzo szybko, więc udało mi się i tak musiałam czekać. No nie było możliwości załatwić tego właściwie z dnia na dzień, tylko mimo wszystko trzeba było gdzieś tam swoje odczekać. Natomiast może zacznijmy od tych pozytywnych rzeczy, ponieważ robiłam wszystkie badania i ja miałam generalnie bardzo rozregulowane hormony tarczycy.
jak jest norma na przykład do 5, to ja miałam tam 30 czy coś takiego w pewnym momencie. I no to bardzo źle świadczyło, zresztą podczas ciąży, gdy robiłam USG tarczycy, też wyszło mi na tym USG, że mam mnóstwo takich guzów. Pani doktor wtedy mi powiedziała, że mam zrobić biopsję tych guzów na tarczycy. W ogóle moja diagnoza z tarczycą była bardzo, bardzo na długo przed Mikołajem, ponieważ wtedy dostałam też diagnozę, że nie zajdę w ciążę i będę miała z tym ogromny problem. Natomiast na ten moment moje hormony tarczycy są po prostu książkowe, więc jestem z siebie bardzo dumna, bo wyprowadziłam to tylko i wyłącznie dietą, sposobem odżywiania, który dał piorunujące efekty, bo takich efektów się po prostu nie spodziewałam, że moja tarczyca w wynikach będzie idealna i nie będzie żadnego z nią problemu. Na USG, które robiłam jakiś czas temu, też wyszło, że jest o wiele lepiej. Guzek jest tylko jeden. Moja struktura tarczycy jest delikatnie zmieniona pod kątem Hashimoto, ale to trwało bardzo długo. I jak widziałam na USG kontra to, co mówił mój doktor wtedy i teraz, jest też bardzo duża różnica na plus. Także no, z tą tarczycą jakby da się walczyć i da się, żeby ją wyprowadzić. Więc to jest taki mega plus, którym chciałam się podzielić, bo bardzo dużo osób pyta mnie, czy może stosować post przerywany, gdy ma problemy z tarczycą. W kierunku niedoczynności jak najbardziej, gdzie o tym jakby ja jestem swoim własnym przykładem, który miał z tymi hormonami bardzo, bardzo duży problem, a moja tarczyca była cały czas mega spuchnięta, bo to było nawet widać na filmach i tak dalej. Jeżeli chodzi o moje pozostałe wyniki, również są bardzo dobre, więc na tej podstawie nie mam się o co martwić, więc jestem bardzo ciekawa, co przyniesie tomografia, czy chyba tomograf to będzie, no nie wiem, albo rezonans, nie mam bladego pojęcia, które z tych dwóch. Dzisiaj się wszystkiego dowiemy, mam nadzieję, że uda się załatwić ten termin na rezonans też w miarę szybko. Podkładam się tym, że pani doktor napisała, że to musi być szybko, więc no, trzymajcie kciuki. A ja zaraz się zbieram, bo mam kilkadziesiąt minut, żeby dojechać, bo to zupełnie inne miasto i tak dalej, więc jadę.